którym sytuacja hodowców trzody chlewnej jest w Polsce nie do pozazdroszczenia. Odpowiedzią na te problemy jest program Gobarto 500, realizowany przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa, firmy Cedrop i przy udziale rolników. Tutaj w województwie kujawsko-pomorskim powstał jego kolejny etap. W 2015 roku przyjęliśmy program Gobarto 500. To jest 500 ferm, które na zapleczu tej naszej działalności prowadzonych przez rolników. Każda z tych ferm ma hodować 2000 sztuk tuczników. Oprócz paszy dostarczymy usługi weterynaryjne najwyższej jakości oraz całe know-how związane z hodowlą trzody chlewnej. Dzień dzisiejszy na tym trudnym rynku trzody chlewnej zapewnia ona nam przede wszystkim stały zbyt na wyprodukowanego tucznika w naszym gospodarstwie. Mało wiele stałą cenę, za to wszystko wynagrodzenie jest mniej więcej odpowiednie przez cały okres trwania umowy, czyli 15 lat. No i jest to jedyna firma, która zdecydowała się na podpisanie tak długiej umowy oraz jest gwarantem spłaty kredytu dla PKO, także to jest też bardzo, bardzo istotne. Dla niektórych rolników jest jakąś szansą i oni sami o tym podkreślają, żeby tego nie likwidować, że chcą się wiązać z dużymi grupami kapitałowymi, z dużymi firmami, które mają swoje przetwórstwo, które mają swoje ubojnie, które również zajmują się eksportem na wielką skalę. Mnie zależy na tym, żeby tę ofertę wobec polskich rolników stworzyły polski kapitał, polskie firmy. Żeby to nie były firmy zagraniczne, które prowadzą tuż nakładczy wobec rolników, tylko żeby współpracę z rolnikami, którzy akurat tego typu sobie życzą produkcji, prowadziły firmy polskie, takie jak Gobarto w ramach grupy Cedrop.